No i tak, drodzy Państwo, to jest właśnie Karolina Hammer po spektaklu, po jedynym na świecie sit-upie. W Tychach. Tak jest. Karolino, z jakimi emocjami tutaj jechałaś? Z dużymi. Widać po oczach. Nie, trochę się bałam, trochę byłam zachwycona, trochę się zastanawiałam w ogóle, gdzie jestem. Ta tożsamość tyska, śląska ze mną została, jednocześnie jestem w Warszawie, więc to była taka sentymentalna podróż, bardzo, bardzo wzruszająca i nawet przed sit-upem, przed startem, no miałam łzy w oczach i mówię, kurde, no nie zacznij płakać teraz, bo nie będzie spektaklu, więc to jest grube. A odwiedziłaś jakieś miejsca w Tychach, które są ci bliskie, do których wracasz, które na ciebie dalej rezonują? Wiesz co, ja w Tychach jestem stosunkowo często, bo 4 razy do roku, więc no, wczoraj żeśmy przyjeżdżali koło osiedla K, jak Karolina, i tam był plakat sit-upowy. I tak co pomyślałaś? Co pomyślałaś? Co poczułaś? Znaczy, wiesz co, ja mam tak, że mam łzy w oczach i nic nie mówię, więc jestem osobą bardzo emocjonalną. No cieszę się, że gdzieś tam ta moja biograficzna historia się do czegoś przydała. Odbiór dzisiaj fantastyczny, no niesamowicie wzruszający. Ja myślę, że tak jak przed tą rozmową rozmawialiśmy chwilkę o tym, że myślę, że do wielu osób, które dzisiaj były na tym sit-upie, to dotrze dopiero w momencie, kiedy położą się spać. Pewnie tak, bo myśmy z dziewczynami, z Justyną Sobczyk, która jest reżyserką, z Magdą Staroszczuk mówiły się tak, że sit-up ma skondensowaną formę właśnie po to, żeby gdzieś tam uderzyć, dać ludziom do myślenia, a jednocześnie nie chciałyśmy ingerować w to, w którą stronę osoby popłyną, więc sit-up już gramy 3 rok, więc czasami jest tak, że ludzie się śmieją, płaczą w tym samym momencie, gdzieś tam im to uruchamia, no i to jest właśnie rola sztuki, ja jestem szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć. A masz taki wewnętrzny fan z wyciągania tych ludzi z widowni, bo to jest ście krępujące, wiesz o tym? No podobno, ja zawsze kocham kabaret Hrabi, więc to też jest jakby wyciąganie tych ludzi, żeby uczestniczyli w spektaklu i to rzeczywiście Magda Staroszczek na pierwszym naszym spotkaniu mnie zapytała, jaką formułę, ja mówię, co to wyciągamy, to ma być wspólne. I z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że dla mnie to też jest zaskakujące, bo nigdy nie wiesz, kto wyjdzie, jak zareaguje, no ale to jest super. Ja też miałam dużo takiego przygotowania, bo przez kilka lat jeździłam ze swoim sponsorem, spotykałam się z dzieciakami i w ogóle lubię ludzi, więc myślę, że do tego się nadaje, a czasami nawet krytycy mówią, że to jest najlepsza część spektaklu, jak w ogóle tutaj jest taki nieogar, więc myślę, że jest spoko. No a dzisiaj wyciągnęłaś nieprzypadkową osobę. Nieprzypadkową osobę, tak. Powiesz nam o tym? Tak, wyciągnęłam go. Fantastycznego człowieka. Zbyszka Andrzejewskiego, który był prawdziwym człowiekiem obok ciebie. Był to bardzo wzruszający moment. Tak, który mnie nauczył po prostu odżywiania, dbania o siebie. I dobry rok 2002. To wysyłam mu dużo dobra za to dobro, które dostałeś. Tak jest, ale moi trenerzy pływacy też byli, więc to było takie wzruszające. Powiedz mi o tej formie, którą wymyśliłyście. Mhm. Jak zareagowałaś, kiedy dowiedziałaś się, że będzie to sit-up? Znaczy, to nie ja zareagowałam, tylko żeśmy w trójkę siedziały u mnie w chacie. Okay. I doszłyśmy do wniosku, że tam będzie jakiś stand-up, a ja po prostu nie znoszę stand-upu, nie znoszę polskiego stand-upu z różnych względów. Ludzie mogą mieć różnie, natomiast ja nie lubię. No i tak powiedziałam, no to chyba sit-up. No i ten sit-up rzeczywiście został. Potem się okazało, że jest to w ogóle zawołanie w slangu amerykańskim, usiądź prosto, a usiądź prosto mówiła do mnie zawsze moja mama, więc to się wszystko jakby zgrało, a jednocześnie no też Justynie Sobczyk też zależało na tym, żeby to była taka formuła, która jest osobną formułą, żebyśmy trochę mogły wpakować wszystko to, co się wydarzy przy produkcji sit-upu. A jak współpraca z Justyną Sobczyk?
No, 3 razy prawie sit-up nie powstał. Ale jednak powstał. Jednak powstał, tak, kleiła nas Magda Storoszczyk, która była odpowiedzialna za dramaturgię i za scenariusz wspólnie ze mną. No i fajnie, że powstał, natomiast robota była trudna, nawet nie w kontekście samego tekstu, tylko mojej reakcji na salę Teatru Studio. Mhm. Bo ja jeździłam po świecie, zdobywałam medale, jestem 16-krotną medalistką Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, no i okazało się, że pływam na zupełnie innych basenach i w innych hotelach, więc jak zostałam zamknięta w Teatrze Studio, w tak zwanej, jak ja to mówię, kanciapie, no to sobie pomyślałam, że ktoś sobie jaja zrobił. I sobie pomyślałam, czy Idzie Świątek, czy Justynie Kowalczyk zrobilibyście to samo. I dzięki temu mamy początek spektaklu, nie? Bo to za każdym razem jest jakby reakcja na salę i jest to bardzo mocne, bardzo ważne, a jednocześnie powstało na traumie, bo to się wydarzyło naprawdę. To znaczy ja weszłam do małej sali w Teatru Studio, myślałam, że to są jakieś jaja, zaczęłam tam krzyczeć, opowiadać i Justyna Sobczak powiedziała tylko do Magdy Starszek, nagrywaj to. Okay. Więc to też jest dla mnie taki ważny aspekt. No ja to widziałem, że ten twój wewnętrzny chochlik się jara, jak jedziesz po bandzie, nie? Ktoś to chyba bardzo lubi. Znaczy, myślę, że to jest tak, sit-up to sit-up, natomiast jeszcze przed sit-upem powstała książka, którą napisała wspólnie ze mną Karolina Domagalska. Książka się nazywa Niezatapialna, jest to wywiad rzeka ze mną, a jednocześnie Karolina Domagalska jest świetną dziennikarką, reporterką i ona po prostu zrobiła tą książkę w taki sposób, że zanim coś napisała, posprawdzała fakty milion razy, więc też dowiedziała się o tym, że w sumie nic nowego. No, Karolina Hammer zawsze szła po bandzie, zawsze szła pod prąd, no i teraz w sumie mogę się tego cieszyć, to, nie? Że idąc pod prąd jednak dotarliśmy do sit-upu. Natomiast no, ja nie jestem zdziwiona, bo zawsze chciałam mieć wpływ na rzeczywistość po prostu. Jakieś takie poczucie, że urodziłam się po coś, ale nie poczucie takie narcystyczne, tylko po prostu nie wiem, jak zdobywam medale, to za chwilę się zastanawiam, komu oddać te medale, żeby ten świat był lepszy. I wszyscy się pukali po głowie i mówili, no to po prostu wariatko. No. Niech pomyśli o sobie, a ja zawsze chciałam jakoś tam mieć większy wpływ na rzeczywistość. No i witamy po 20 latach, rzeczywiście ten wpływ no jest spory. No dzisiaj też miałaś wpływ na rzeczywistość. Tutaj obok nas siedziała osoba migająca. Otwierasz ten teatr. Tak, no zdarza mi się mieć te reakcje bardzo mocne, dlatego że bardzo chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy to nie będzie udawana inkluzywność, tylko to rzeczywiście się dzieje, a w momencie, kiedy już w pewnym momencie wszyscy sobie wycieramy twarze inkluzywnością i różnorodnością i to jest jakiś rodzaj, wiesz, hipokryzji takiej słownej, no to ja mówię zawsze z prawdą, więc no, staram się rzeczywiście być znaczy, jestem osobą autentyczną, ale staram się po prostu włączać wszystkich. Ile twoim zdaniem jest jeszcze do zrobienia w polskim teatrze, w polskiej kulturze, żeby była bardziej dostępna z twojej perspektywy? Czy wiesz co, odpowiedzi pewnie są dwie i one się wcale nie wykluczają. No, dla mnie zawsze odpowiedzią pierwszą i taką naprawdę jedyną i moją to jest mała solidarność. Także przestajmy zwalać na to, co jest nie do zrobienia, znaczy co jest niezrobione, co można zrzucić na instytucje, bo tam kiedyś ktoś czegoś nie zrobił, tylko zacznijmy to po prostu robić. A jak no, gdzieś tam te instytucje są jakieś starodawne, nie myślą progresywnie, to po prostu zmuszmy ich do innego myślenia, a przede wszystkim pokazujmy to, że można inaczej. Czyli dla mnie odpowiedzią jest, jak widzę schody, z jednej strony jestem bardzo wkurzona, że te schody są, bo osoba, która jest na wózku, nie wiedzie. Natomiast z drugiej strony myślę, kurde, już patrzę, czy są jakieś osoby, które mogłyby jej pomóc, żeby ona się jednak dostała do tej przestrzeni. Więc z jednej strony mam taki rodzaj na rzeczywistość, a z drugiej strony ta mała solidarność, która jest dla mnie no, takim ratunkiem zawsze. No ja muszę ci powiedzieć, że po tym, co dzisiaj zobaczyłem, usłyszałem i po tej rozmowie przed
tą naszą rozmową, muszę powiedzieć jedno, że dzisiaj klikam i Ciebie obserwuję, dlatego, żeby móc swoich bliskich przy najbliższej okazji przywieźć na Twój sit-up. Także na pewno się jeszcze spotkamy. Super. Bardzo Ci dziękuję. W Bielsku będzie w maju, w czerwcu będzie w Warszawie. O to no chciałem jeszcze, zapytać. Jeszcze trochę pogramy. Można śmiało zaprosić, to bardzo proszę. Zapraszam, Przemi Fomec. Bielsko i? I Warszawa. I Warszawa. W najbliższym czasie zapraszamy. No a to była Karolina Hammer w Tychach. Tyszanka w Tychach. Dziękuję bardzo.